10 najdziwniejszych świąt. Dziś opowiem wam o przeróżnych świętach czy wyjątkowych dniach, które obchodzą ludzie na całym świecie. Będą to zarówno święta wynikające ze specyfiki kulturowej danego regionu, jak i dni ustalone na cześć popkulturowych ikon. Zapraszam. 10. Abhelia. Co roku w ostatni wtorek stycznia w szkockim Lerwick odbywa się niezwykły festiwal ognia o intrygującej nazwie Abhelia. Przygotowania do festiwalu zaczynają się od zbudowania galery wikingów oraz uszycia kostiumów jeszcze na długo przed wydarzeniem. Po zmroku rusza parada z pochodniami, które na koniec są rzucane na statek. Podpalenie budowanej przez wiele miesięcy galery jest punktem kulminacyjnym wieczornej procesji. W tym spektakularnym widowisku biorą udział mieszkańcy Lerwick i okolicznych miejscowości oraz rzesze turystów. Później uczestnicy festiwalu udają się na liczne nocne zabawy, które są organizowane w różnych częściach miasta. 9. Hadaki Matsuri. Święto znane również jako Naked Man's Festival, czyli Festiwal Golasów. Hadaka Matsuri jest prastarym japońskim świętem religijnym kultywowanym od 767 roku i obchodzonym w kilku miastach Japonii. Podczas tego nietypowego święta tłum około 10 tysięcy mężczyzn, ubranych jedynie w tradycyjną przepaskę na biodra, zbiera się w świątyni, aby rywalizować o święte kijki rzucane w tłum przez duchownych. Szczęśliwcowi, któremu uda się najpierw złapać kijki, a następnie wśród naporu nieokiełznanego tłumu wetknąć je pionowo do wielkiej skrzyni wypełnionej ryżem, przysługuje wielki zaszczyt i szczęście przez cały rok. 8. Dzień czytania Tolkiena. 25 marca obchodzimy Światowy Dzień Czytania Tolkiena. Święto powstało z inicjatywy angielskiego Towarzystwa Tolkienowskiego. Tolkien pracował nad Władcą Pierścieni kilkanaście lat. Jego postacie posługiwały się stworzonymi przez niego językami. Pisarz niejednokrotnie inspirował się mitologią nordycką. Fani Tolkiena obchodzą święto na rozmaite sposoby, na przykład organizują spotkania, imprezy cosplayowe i dyskusje dotyczące świata Śródziemia. W Polsce organizatorem owych spotkań jest organizacja Tolkienowski Wrocław. 7. Noc Kupały. W Polsce święto bardzo znane, jednakże trzeba pamiętać, że jest dość dziwaczne. Noc Kupały to słowiańskie święto związane z letnim przesileniem słońca, obchodzone w czasie najkrótszej nocy w roku, która przypada między 21 a 22 czerwca. Święto ognia, wody, słońca, księżyca, urodzaju, płodności, radości i miłości, powszechnie obchodzone na obszarach zamieszkiwanych przez ludy słowiańskie, ale również o podobnym charakterze na obszarach zamieszkiwanych przez ludy bałtyckie, germańskie i celtyckie, a także przez część narodów ugrofińskich, np. Finów. Święto często opisywane i popularyzowane współcześnie jako rodzima alternatywa wobec zachodnich walentynek i nie bez powodu, gdyż Noc Kupały pierwotnie była świętem płodności. Jeden ze zwyczajów pozwalał na wejście do wody tłumu ludzi w celu oczyszczenia. Tam dochodziło też do małej orgii, przez co wiele kobiet zachodziło w ciążę. Stąd właśnie legenda, że dzieci przynosi bocian, ponieważ na wiosnę w słowiańskich wsiach rodziło się bardzo dużo dzieci, gdyż te zostały poczęte właśnie w Noc Kupały. 6. Dzień Kubusia Puchatka. 18 stycznia 1882 roku urodził się pisarz Alan Alexander Milne. Rocznica urodzin autora Kubusia Puchatka stała się okazją do ustanowienia 18 stycznia Międzynarodowego Dnia tejże postaci. Międzynarodowy Dzień Kubusia Puchatka jest doskonałą okazją do przypomnienia sobie o tym niezwykłym bohaterze i przeczytaniu opowiadań dziecku lub powróceniu samemu do ciepłych historii. Fani na całym świecie w tym dniu spotykają się i wspólnie czytają kultowe książki.
5. Tapati. Festiwal Tapati na Wyspie Wielkanocnej należącej do Chile trwa 2 tygodnie na przełomie stycznia i lutego. Obejmuje prezentacje polinezyjskiej kultury i sztuki, tradycyjnych zmagań sportowych czy współczesnych popisów. Są też tańce i pokazy takona, polinezyjskiej sztuki dekoracji ciała za pomocą naturalnych glinek. Największą atrakcją święta i wyspy jest 900 tajemniczych kamiennych posągów zwanych Moai, postawionych na platformach Ahu. Na temat ich powstania i znaczenia krąży wiele teorii. Dzień Elvisa Presleya. Elvis Presley urodził się 8 stycznia 1935 roku w miasteczku Tupelo w amerykańskim stanie Mississippi. W 2014 roku ogłoszono oficjalny Dzień Elvisa Presleya, a na datę obchodów wybrano Dzień Urodzin Muzyka, czyli 8 stycznia. Na pierwszą uroczystość przygotowano tort urodzinowy w kształcie gitary, a finał imprezy uświetniła Orkiestra Symfoniczna Memphis, która wykonała utwory Elvisa oraz inne hity rock'n'rolla. Impreza przyjęła się znakomicie, stąd każdego roku do słynnej posiadłości przyjeżdżają fani z całego świata, by oddać hołd piosenkarzowi. Składają kwiaty, śpiewają Happy Birthday, słuchają jego muzyki, oglądają filmy. Dla wielu osób obowiązkiem jest oczywiście założenie charakterystycznego stroju. W ramach obchodów Dnia Elvisa Presleya odbywają się też występy jego sobowtórów. Tomatina. Święto obchodzone w hiszpańskiej miejscowości Buñol, położonej w prowincji Walencja, podczas którego uczestnicy obrzucają się nawzajem pomidorami. Bitwa na pomidory odbywa się w ostatnią środę sierpnia, stanowiąc główny punkt trwającej cały tydzień fiesty, która co roku przyciąga tysiące turystów z całego świata. Historia Tomatiny sięga aż 1945 roku. Miejscowa młodzież, podobnie jak większość mieszkańców, znajdowała się na głównym rynku Buñol, gdzie obecnie świętuje się Tomatinę, biorąc udział w tradycyjnej paradzie. Między grupą młodzieńców, którzy także chcieli wziąć udział w paradzie, a tymi, którzy brali w niej udział, doszło do przepychanek. Po upadku jednego z uczestników wywiązała się wzajemna bójka znajdujących się tam osób. Los chciał, że w sąsiedztwie znajdował się warzywniak ze skrzyniami pełnymi pomidorów. Młodzież zaczęła obrzucać się nawzajem dorodnymi pomidorami aż do chwili interwencji sił porządkowych, które zakończyły bitwę, skazując odpowiedzialnych za zniszczenie warzyw na grzywnę. W 1957 roku Tomatina została uznana przez władze miasta jako święto i w kolejnych latach zaczęła być promowana jako część corocznych obchodów. Międzynarodowy Dzień Seksu. W 2003 roku Rada Tradycji Unii Europejskiej ogłosiła 7 czerwca Międzynarodowym Dniem Seksu. Biorąc pod uwagę, że w krajach europejskich coraz częściej występuje zbyt niski przyrost naturalny, dzień poświęcony seksowi jest jak najbardziej potrzebny. Święto jest obchodzone co roku, a na jego obchody składają się m.in. konferencje naukowe poświęcone właśnie tej czynności. Małpi bankiet. Małpi bankiet ma miejsce w prowincji Lopburi w Tajlandii. Co roku około 600 małp jest zapraszanych na obiad, który składa się z różnorodnych warzyw i owoców. Uczta dla makaków organizowana jest przez mieszkańców w ramach podziękowania małpom za ich wkład w przyciąganiu turystów do regionu. Jednocześnie małpia uczta jest też na cześć boga Ramy, który zgodnie z legendą razem z armią małp odniósł zwycięstwo nad wieloma swoimi wrogami. Dzięki za obejrzenie do końca. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Dajcie znać w komentarzu, o czym chcecie kolejną dyszkę i zapraszam na pozostałe moje kanały A to Ciekawe oraz Światowa Historia. Trzymajcie się, cześć!